30 lat temu w nieistniejącej już hali krakowskiego klubu szermierczego przy ulicy Kościuszki rozpoczynała się historia krakowskiej szermierki na wózkach. Przez te 30 lat różnie bywało, ale zawsze ta szermierka w Krakowie funkcjonowała. Ale musieliśmy tak długo czekać, aby do Krakowa trafił mistrzowski tytuł. Ten tytuł mistrza Polski klasy C osób na wózkach zdobył Michał Jałocha, którego trenerem jest Wojtek Fryczek. Gratuluję osiągniętego sukcesu. Bardzo się z tego cieszymy. Powiedzcie proszę o tym. Moja przygoda z szermierką zaczęła się niecały rok temu. Tak naprawdę od lutego 2020 przyszedłem na pierwsze treningi do pana Wojtka Bryczka. Pierwsze zajęcia były dość interesujące przede wszystkim. Dopiero po jakimś czasie złapałem bakcyla, tak że wciągnąłem się po prostu w ten sport. Natomiast to, co było dla mnie przede wszystkim bardzo istotne, to jest to, że te zajęcia są zajęciami integracyjnymi. I dzięki temu miałem kontakt też z normalnymi zawodnikami, którzy, że tak powiedzmy, startują w olimpiadach. Przez to poziom też wszystkich zajęć, które są na miejscu odbywane, jest bardzo wysoki. No i przede wszystkim to, że jest kontakt z innymi ludźmi. Jest niestety, wiadomo, jako my, osoby niepełnosprawne, zawsze jest problem tego typu, że niestety musimy się zmagać z dodatkowymi przeciwnościami zdrowotnymi, przeciwnościami, żeby się dostać na miejsce, ale dzięki, że tak powiedzmy, pomocy Urzędu Miasta jest wybudowana nowa hala dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu dostęp przede wszystkim do sportu, jak i w tym wypadku szermierki, jest dość istotny i dość łatwy. Treningi zazwyczaj odbywam 2-3 razy w tygodniu, dzięki właśnie pomocy naszego trenera, pana Wojtka. Zajęcia są bardzo interesujące, jest dużo nowych twarzy, przewijają się osoby niepełnosprawne, przychodzą nowi przede wszystkim członkowie klubu, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z szermierką i przeciwnościami losu, jakie mają w swoim życiu. Dzięki temu na pewno w pewien sposób przyzwyczajają się do codziennego powtarzania treningów, do tego, żeby zmusić się, aby wyjść z domu, żeby po prostu próbować zrobić coś więcej niż tylko i wyłącznie siedzenie w domu i zastanawianie się, co można zrobić. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju treningi, które są prowadzone, to jest bardzo dobra okazja na to, żeby, jakby to powiedzieć, dodatkowo swoją rehabilitację wzmocnić i przede wszystkim wzmocnić własne ciało. Wiadomo, że niestety tak i z rehabilitacją to wszystko przychodzi przez długie treningi. Długi czas trzeba czekać na rezultaty, ale na pewno one są zadowalające dla każdego, kto zaczyna swoją przygodę z tego typu sportem, bądź z jakimkolwiek sportem osób niepełnosprawnych. Dzięki przede wszystkim ciężkiej pracy i pomocy kolegów z klubu udało mi się zdobyć w tym roku mistrzostwo w szermierce na wózkach w kategorii C, z czego jestem bardzo dumny, ale przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że ta praca, która została wykonana przez moich przyjaciół z klubu, jak i przede wszystkim przez mojego trenera, który naprawdę wkładał w to bardzo dużo wysiłku, aby nas odpowiednio przygotować do zawodów, i chciałem przede wszystkim jemu podziękować za jego czas, serce i przede wszystkim ducha walki, który próbował w nas zasiać, i na pewno mu się to udało. Dzięki temu właśnie
udało mi się zdobyć mistrzostwo i z czego jestem bardzo zadowolony i bardzo dziękuję mojemu trenerowi. Ja ze swojej strony bardzo gratulowałem i gratuluję do tej pory Michałowi. To były jego pierwsze w ogóle zawody. Pojechaliśmy na nie tak, żeby się przetrzeć. Nie myślałem, że nawet niespecjalnie go naciskałem, żeby tam miał jakieś aspiracje wielkie, żeby to zdobyć i tak dalej. Nie wiedziałem, co się tam stanie, chociaż jestem trenerem z 20-letnim stażem i moi zawodnicy zdobywali medale około 12, czy już nie mogę się doliczyć, na Mistrzostwach Świata i Europy juniorów, czy w wyższych kategoriach seniorskich. Pomimo tego doświadczenia, no cały czas jestem jakby z tą szermierką niepełnosprawnych tak nie do końca przekonany, co się stanie, bo jednak no, niektóre rzeczy tam, czy złe samopoczucie, czy jakieś inne dobranie odległości, takie szczegóły mogą spowodować, że bardzo dobry zawodnik przegra ze słabszym walkę. I tutaj nie chciałem w niego wkładać jakichś takich wielkich nadziei. Niemniej jednak to, co zobaczyłem w walce finałowej, no to przerosło moje oczekiwania, była bardzo dramatyczna. Michał już przegrywał do 12, toczy się walka, Michał przegrywał 11-9, ale jakoś zebrał się w sobie, zebrał wszystkie siły i wygrał, co mnie bardzo cieszy i byłem z tego powodu bardzo dumny, odbierając gratulacje od trenerów z innych klubów. No i tak przyznam się szczerze, że to tak wlało we mnie jeszcze większą moc do tego, żebym pracował z większą grupą, chociaż można powiedzieć, że ta grupa liczy około 6 osób. Jeszcze jedna koleżanka zdobyła wicemistrzostwo Polski, ale ona już to powtórzyła trzeci raz. Ale mistrzostwa Polski nie zdobyła, natomiast no, tutaj jest wybitny talent, z czego się bardzo cieszę, no i myślę, że będziemy kontynuować karierę nie tylko w Polsce, ale też uda nam się, jak te turnieje zagraniczne zostaną wznowione, wyjechać na jakiś Puchar Świata, tudzież Mistrzostwa Świata i też powalczyć o medale. Serdecznie mu gratuluję jeszcze raz, no i liczę na to, że będzie owocniejsza ta współpraca, chociaż Mistrzostwo Polski, no to już jest, powiedzmy, duży owoc. Dziękuję. Szermierka jest o tyle również wyjątkową dyscypliną sportu, że jest to sport walki. Tych dyscyplin walki uprawianych przez osoby niepełnosprawnych jest bardzo niewiele. I ten ząb właśnie walki wyzwala w osobach niepełnosprawnych również te pokłady, które są potrzebne na co dzień w życiu. Również, żeby walczyć o swoje.